W 1994 roku odwiedziłem klienta w Niemczech. Nauczyłem się trochę niemieckiego przy okazji wcześniejszych podróży i dzięki temu mogłem prowadzić w miarę swobodne rozmowy po niemiecku. Jeśli nauczysz się niemieckiego płynnie, pomożemy ci zwiększyć twój biznes w Niemczech 5- albo 10-krotnie. Ja na to nie ma sprawy. Po powrocie do domu kupiłem sobie parę książek o tym, jak się uczyć języków obcych. Dowiedziałem się, że nauczenie się płynnie języka europejskiego zajmuje około 1000 godzin. I jednorazowo nie da się spędzić nad tym więcej niż 3 do 4 godzin. Zacząłem planować 3-4-godzinne odcinki czasu tak, aby w sumie uzbierało się 1000 godzin. Zajęło mi to prawie 10 lat. A kiedy nauczyłem się niemieckiego, moje dochody zwiększyły się o miliony dolarów. W Niemczech opublikowano 32 moje książki, a w roku 92 dostałem nagrodę dla najlepszego mówcy w Niemczech. To naprawdę wkurzyło wszystkich niemieckich mówców. Nie chcę się tu przechwalać. Chciałem przez tę opowieść podkreślić, że nauczenie się języka obcego zajmuje około 1000 godzin. Pamiętaj o tym, gdybyś chciał się nauczyć hiszpańskiego, włoskiego czy jakiegokolwiek innego języka. Przy okazji chciałbym wspomnieć, że moim zdaniem wszyscy powinni się nauczyć jakiegoś języka obcego. Znajomość języka otwiera nowe możliwości. Możemy robić nowe interesy, podróżować, poznawać nową kulturę, literaturę itd. Nie ma na co czekać. Czy myślałeś już o tym, żeby nauczyć się jakiegoś języka obcego? Pamiętaj, to zajmie dużo czasu, więc zacznij już teraz. Czym się różnią zwycięzcy od przegranych? Na przykład tym, że zwycięzcy robią pierwszy krok. Przegrani zawsze mają jakąś wymówkę. Zwycięzcy, gdy wiedzą, że coś trzeba zrobić, robią to. Nie chodzi o to, że skaczą na główkę do głębokiej wody, ale robią krok naprzód. Po tym pierwszym kroku ukazuje ci się drugi, a potem trzeci. Kiedy po kilku miesiącach albo latach spoglądasz wstecz, okazuje się, że osiągnąłeś coś wielkiego, a ludzie mówią, ale miałeś szczęście. To nie było żadne szczęście. Ciężko na to zapracowałeś. Dziś rano mówiłem już o osiągnięciach. Jeśli pamiętasz, każdy powinien walczyć o to, aby być w najlepszych 10% w swojej branży. Jeśli ci na tym nie zależy, to znaczy, że jesteś w niewłaściwej branży. Uważaj, jesteś na najlepszej drodze do zmarnowania sobie życia. Nie ma nic gorszego niż 50-latek, który patrzy za siebie, na karierę i myśli, dlaczego tyle lat spędziłem w tej pracy, nie lubiłem jej od samego początku. Najczęściej spotyka się dwa sposoby marnowania czasu. Wiesz, o czym mówię? Po pierwsze, trzymanie się niewłaściwej pracy. Niewłaściwa praca to taka, w której nie chce się być najlepszym. Jeśli twoja praca jest właściwa, chcesz podjąć odpowiedni wysiłek. Po drugie, trwanie w niewłaściwych związkach, czasem przez długie lata. Później nagle okazuje się, że wszystko, co zainwestowałeś, straciłeś. Wynosisz z tego parę doświadczeń. Świetnie, kiedy potrąci cię samochód, też wynosisz z tego pewne doświadczenie. I po całym tym czasie musisz znów zacząć od zera. Zwróć uwagę na te powszechnie spotykane sposoby marnowania czasu. Spójrz na punkt drugi. Zarządzanie czasem jest tak naprawdę zarządzaniem sobą. Peter Drucker powiedział, ważne zdanie, nie możesz zarządzać czasem, możesz tylko zarządzać sobą. Zarządzanie czasem to tak naprawdę zarządzanie życiem, zarządzaniem sobą. Jeśli dobrze zarządzasz życiem, jego jakość wzrasta. Zarządzanie życiem jest jak prowadzenie samochodu. Większość ludzi jedzie przez życie z zamkniętymi oczami albo patrząc we wsteczne lusterko. Punkt trzeci. Zarządzanie czasem to umiejętność. I to jest bardzo ważne, bo można się jej nauczyć. Rano wspomniałem, że wszystkie umiejętności można zdobyć. Można się nauczyć również zarządzania czasem. To jest taka sama umiejętność jak pisanie na maszynie. I tu pewna analogia. Niektórzy piszą na maszynie bezwzrokowo, ale większość używa dwóch palców i patrzy na klawiaturę. W ten sposób można napisać 5 do 8 słów na minutę. Czytałem rozmowę ze słynnym dziennikarzem z Nowego Jorku, który mówił, nie nauczyłem się pisać bezwzrokowo, dalej piszę dwoma palcami. Facet jest dziennikarzem od 25 lat i wszystkie artykuły pisze dwoma palcami? Kiedy ja zaczynałem pisać moją pierwszą książkę, zorientowałem się, że muszę się nauczyć pisać bezwzrokowo. Zaopatrzyłem się w program komputerowy,
Kosztował no, dziś niecałe $20. Wtedy był droższy. Logujesz się i wykonujesz prosty test, a program oblicza twoją prędkość pisania i wyświetla błędy. Potem wyznacza ci kolejną lekcję do wykonania, a jak znów go uruchomisz, zaczynasz tam, gdzie poprzednio skończyłeś. Nie trzeba ćwiczyć więcej niż pół godziny dziennie, przez mniej więcej 90 dni. Po tym czasie twoja prędkość pisania wzrasta do około 50-80 słów na minutę i piszesz bezwzrokowo. Tak właściwie piszesz bezwzrokowo już podczas drugiej lekcji. Próbowałeś tego kiedyś? To naprawdę zaskakujące. Kiedy piszesz dwoma palcami, używanie komputera, klawiatury i całego tego sprzętu wydaje się męczące. Kiedy piszesz na klawiaturze, jakbyś grał na fortepianie, robi się to absolutnie ekscytujące. Popatrz, to tylko jedna umiejętność. Wcześniej pisałeś 5 do 8 słów na minutę, teraz 50 do 80. Dziesięciokrotny wzrost. Zaledwie w 90 dni, ćwicząc codziennie po trochu, zwiększyłeś swoją wydajność w tym kluczowym obszarze o 1000%. Chodzi mi o to, że twoje zdolności mają jeszcze potencjał gigantycznego wzrostu. Mówiłem o mężczyźnie, który dzięki jednemu pomysłowi zwiększył swój współczynnik sprzedaży z 2 na 10 do 9 na 10. Dzięki temu zarobił w ciągu pół roku $40,000 więcej. Został liderem sprzedaży w swoim zespole i pobił wszelkie rekordy. Wszyscy go pytali, co takiego robisz inaczej? Tylko jedną rzecz. Zwiększył przez to znacząco swój przychód. Będzie mógł zmienić bieg swojego życia, posłać dzieci do lepszej szkoły, przeprowadzić się do lepszej dzielnicy, zapłacić za lepszą opiekę zdrowotną, będzie żył dłużej. Jego dzieci będą żyły dłużej. Rozumiesz, jakie konsekwencje ma rozwinięcie zaledwie jednej umiejętności? Nagle z dolnej półki dochodów przeskakujesz na najwyższą. A tych umiejętności jest tak wiele i wszystkich można się nauczyć. To jest takie ekscytujące. Można się ich wszystkich nauczyć. Trzeba je tylko właściwie zidentyfikować. Zarządzanie czasem jest kluczową umiejętnością. Zewsząd słyszę, wiesz, nie jestem na to gotowy, nigdy nie byłem specjalnie punktualny, taki ze mnie bałaganiarz. Jakby to zależało od genów czy chromosomów. Potrafię wyleczyć z bałaganiarstwa i niepunktualności w ciągu minuty. Mam specjalną technikę. Nauczyłem się jej w Tybecie. Oto jak to wygląda. Biorę Freda, który jest niechlujny i niepunktualny, przykładam mu pistolet do skroni i mówię, jeśli w ciągu najbliższej doby zmarnujesz choć minutę, odstrzelę ci łeb. I nagle Fred osiąga najwyższą wydajność w życiu, prawda? Innymi słowy, to kwestia wyboru. Teraz myślisz, aha, zrobiło się ciekawie. Nagle zaczynasz być punktualny, zorganizowany, pracujesz nad tym, co najważniejsze. To kwestia wyboru. Jeśli motywacja jest odpowiednio silna, wszystko sprowadza się do wyboru. To umiejętność. A jak można zdobyć umiejętność? Przez praktykę. Ćwiczymy tak długo, aż stanie się to automatyczne. Punkt czwarty. Zarządzanie czasem wymaga przede wszystkim samodyscypliny i samokontroli. Tak, samodyscypliny. Ja nazywam to najpierw obiad, potem deser. To jak rywalizacja dwóch podszeptów. Na jednym twoim ramieniu siedzi aniołek i mówi, zrób to, tak jest dobrze, a na drugim diabełek mówi, daj sobie spokój, chodźmy się napić. I trwa ciągła przepychanka. Napisałem niedawno książkę o tym, że toczy się w nas ciągła walka, aby z jednej strony robić to, co łatwe i przyjemne, a z drugiej to, co trudne, ale konieczne. Ta wojna nigdy się w nas nie kończy. Targają nami sprzeczne emocje. Zrób to, co przyjemne. Pobaw się. Nie, zrób to, co konieczne. Potem będzie czas na przyjemności. Pamiętasz, jak mama mówiła ci, zjedz wszystko z talerza, to dostaniesz deser? W życiu jest wyznaczone miejsce na deser. Po obiedzie. Deser to odstresowanie, czas na przyjemności i zajmujemy się tym po pracy. Ludzie, którzy zwyczajnie siedzą popołudniami w domu, oglądają telewizję, piją piwo, zajmują się niczym, to ludzie, którzy utrwalają w sobie schemat porażki, bo jedzą deser przed obiadem. Pamiętaj też, że praktykując samodyscyplinę, podnosisz swoją samoocenę. Zawsze, gdy sam siebie zdyscyplinujesz, odczuwasz własną siłę i zwiększasz własny szacunek do siebie samego. Zawsze, gdy zrobisz coś pożytecznego przed deserem, czujesz się silniejszy, mocniejszy, lepszy i bardziej wartościowy. Bardziej siebie lubisz, bardziej siebie szanujesz.
Natomiast kiedy robisz to, co łatwe i przyjemne, twoja samoocena spada. Czy wiesz, że u ludzi oglądających telewizję długimi godzinami stwierdzono niską samoocenę? Gdzieś w głębi czują, że to, co robią, to marnowanie życia. Najważniejszym elementem pozytywnego nastawienia jest coś, co psychologowie nazywają poczuciem kontroli. To bardzo ważne, napisano o tym tysiące książek. Kiedy czujesz, że panujesz nad własnym życiem, czujesz się silny. Cały stres pochodzi z utraty poczucia kontroli. Stres pochodzi z uczucia, iż jesteś sterowany przez kogoś lub coś innego. Szefa, rachunki, problemy czy inne okoliczności. Przy okazji, Amerykanie mają najwyższe na całym świecie poczucie kontroli. Czyli jeszcze raz, poczucie kontroli, sterowania własnym życiem sprawia, że czujesz się silniejszy i wyżej oceniasz własną wartość.